Halo, halo, z tej strony Pedro i witam was na odcinku z update'u, ale jeszcze na samym starcie tego materiału chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Pedrixa, który udostępnił mi, jak widzicie, cały team mitykalów Dark Matter Plus, jeszcze nową, najnowszego mityka, który ma ponad 10 miliardów statystyk, dlatego dziękuję bardzo serdecznie Pedrix i zabieram się za omówienie wam całego, oczywiście, update'u Steampunk. I dodatkowo jeszcze przetestuję dla was ten niesamowity team, prawdopodobnie jeden z lepszych, jakie najlepszy w tym momencie w Polsce na YouTubie, dlatego zachęcam do oglądania. I jeszcze w tym materiale dostaniecie konkurs na właśnie jednego takiego mitykala, 3,5 miliarda statystyk, ponieważ on jest mój, Pedrix mi go dał, więc ja po prostu rozdam go wam. A jak go wygrać? O tym dowiecie się w późniejszej części tego materiału, dlatego oglądajcie bardzo uważnie. Dlatego, tak jak już wiecie pewnie, od wczoraj mamy update Steampunk. Dostaliśmy dwa nowe światy, czyli tutaj się akurat nie myliłem. Jeden świat się właśnie tutaj tak prezentuje, nazywa on się po prostu Steampunk. I drugi świat, można powiedzieć, do niego dołączony, jest to Steampunk Chest. Dostaliśmy, widzowie, nową skrzynkę, 25 tysięcy miliardów, z tego co rozumiem, ona ma statystyk. Jak widzicie, z tym teamem, plus na podkach oczywiście triple coin i triple, double coin i triple damage, jesteśmy w stanie, widzowie, zarobić 2 miliony ponad na tiku. Jeszcze przy okazji mamy oczywiście coin multa, o tym powiem wam tak naprawdę. Dobra, mogę teraz wam powiedzieć o coin mulcie. Działa to tak, że im macie więcej znajomych na serwerze, tym dostajecie po prostu więcej, ale to więcej pieniędzy. Maksymalnie możecie mieć mnożnik 2.8, czyli prawie 3 razy więcej coinów za to, że macie cały, oczywiście, serwer znajomych. Ja wszystkich widzów biorę z Discorda, za co wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że wchodzicie, dodajecie mnie do znajomych i dzięki temu możemy jak najszybciej farmić te coiny. Jak widzicie, jutro oczywiście dostaniecie, widzowie, opening zapewnia jakoś 3 miliardy tech coinów, dlatego jutro też będzie mega kozacki odcinek. I co wam mogę, widzowie, powiedzieć? Jak widzicie, teraz się bardzo szybko zarabia. Mamy też, widzowie, na pewno kilka nowych achievementów, mamy też dwie nowe rangi. Zacznijmy może od rang. Ranga, widzowie, jest Insane Hacker, a potem jest ranga The Best. Na angielskim YouTube już widziałem, że ktoś zrobił tą rangę The Best, oczywiście nasz super YouTuber z wąsikiem. Ja mam dopiero 8%, tak szczerze nie mam pojęcia, jak on to zrobił, bo to naprawdę, ale to naprawdę mega szybko trzeba było wbijać i nawet z takimi petami jest to po prostu ciężkie, ale no mam nadzieję, że mi się uda za niedługo. Dodatkowo, widzowie, co dostaliśmy? Dostaliśmy nowe achievementy, między innymi taki achievement za rozwalenie tego chesta. My z widzami już go, ja rozwaliłem przynajmniej 3 razy tego największego chesta. Nie wiem, ile widzowie tutaj przez noc, bo ja oczywiście na noc nie zostawiam komputera. Jest to oczywiście ten achievement Nuts and Bolts Break the Giant Steampunk Chest. I nam się udało to zrobić, tak naprawdę, nie wiem, 3 godziny po wyjściu update'u, jakoś tak. Więc widzowie, tutaj porada odnośnie coin multa, po prostu możecie sobie wejść na mojego Discorda, do którego link macie w opisie. Tam jest link właśnie do serwera, na którym gramy. I po prostu siebie oczywiście dodawajcie do tych znajomych, żebyście po prostu jak najszybciej mogli zarabiać sobie te coiny, bo naprawdę z tymi wszystkimi upgrade'ami one bardzo, ale to bardzo dużo dają, więc widzowie, naprawdę warto. Albo możecie oczywiście sobie wchodzić na jakieś przypadkowe serwery i po prostu dzięki temu, widzowie, zapraszać tam jakichś losowych ludzi, potem im wyrzucać i tak dalej. Dobra, co do tego, 15 nowych petów, 2 nowe jajka, ale tak naprawdę 4 nowe jajka, bo wiadomo, 2 zwykłe, 2 golden. Jak widzicie, tego mityka udało mi się już pozyskać w wersji Dark Matter, czyli najlepszej, taką się prezentuje. Ponad 10 miliardów statystyk. Jeszcze raz, Pedrix, dziękuję ci bardzo serdecznie za udostępnienie tych petów, ponieważ jest to dla mnie niesamowite. Oczywiście otwierajcie te jajka, te oto tutaj, za 1 650 000 tech coinów. Te otwierajcie, ja też je jutro będę oczywiście otwierał, ale naprawdę mega szybko to leci z tymi boostami, z tymi petami. Tych jajek nie otwierajcie, chyba że chcecie do Pokédexu, o którym oczywiście porozmawiamy za chwileczkę. Dobra, więc tak się prezentują nowe jajka, goldenów nie otwierajcie, chyba że macie naprawdę niesamowicie dużą ilość tych coinów, ale nawet ja mam za małą, więc polecam po prostu otwierać te jajka. Dodatkowo mamy nowe, można powiedzieć, w Pokédexie pety do zebrania. Mamy tier 5, nawet ja mam dopiero tier 3, będę musiał pogadać z widzami, żeby to jak najszybciej wbić, ponieważ no, bardzo dużo mi już tych petów brakuje, no nie będę ukrywał, bardzo dużo petów mi już brakuje, tych Dark Matter i tak dalej, więc pewnie będzie za niedługo
lepszanie mojego Pokédexu, bo mam tylko 59% petów, a pamiętam czasy, kiedy miałem ponad 80%. Dobra, trady sobie połączę i co jest, widzowie, następnego? Następna jest tutaj ta tabela, jak widzicie, ona jest zaokrąglona. To wam po prostu mówię jako ciekawostkę, tak żebyście po prostu wiedzieli. Dodatkowo o Friend Boostie już pogadaliśmy. O More Achievements już też w sumie pogadaliśmy, na przykład pokazałem wam przykład. Jeżeli chodzi dalej, mamy 15 PC Quickment, jeżeli ktoś nie zdążył za pierwszym albo za drugim razem go kupić, to Achievement jest już do gry Achievement. Game Pass jest dodany do gry na stałe, kosztują 2200 Robuxów. Ja go kupowałem za 1300 z tego co pamiętam, ale ja byłem w tym pierwszym tierze. Tutaj mamy oczywiście 3 pety. Ten pet jest naprawdę, ma kozackie statystyki. Jeszcze zamiast tego charma, gdybym mógł dostać, albo jeszcze gdybym mógł dostać super teamworka, to ten pet naprawdę mógłby być turbo kozakiem. No ale tak się prezentują 3 ekskluzywne pety. Z Game Passów to nie dostaliśmy żadnego nowego, dostaliśmy oczywiście tylko to. Boost Bundle został, cena zmieniona o 100 Robuxów po prostu, ale to już wcześniej przed update'em, ale po prostu chciałem wam o tym powiedzieć. No i dla osób, które oglądały ten materiał do tego momentu, właśnie, widzowie, w tym momencie jest konkurs na Mythicala 3,5 miliona statystyk za darmo. Jak go wygrać? Jest to banalnie, ale to banalnie proste. Wystarczy, że zostawicie subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem, musi być. Musicie zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, też musi być. I w komentarzu napiszcie po prostu słowo Mythical oraz wasz nickname z Robloxa. Losowanie będzie za jakieś pewnie 5 dni od wyjścia tego materiału, dlatego spieszcie się oczywiście, widzowie, żeby zapraszać znajomych, bo pamiętajcie, że możecie zapraszać znajomych. No i to w sumie tyle z wymogów. Sub, łapka w górę i w komentarzu piszecie Mythical i wasz nickname z Robloxa. Dobra, teraz przyszedł czas na właśnie pokazanie tak naprawdę tego teamu, jak ten team tak naprawdę daje sobie radę. Więc ja go na chwilę zdejmę z tego chesta, mam nadzieję, że widzowie się nie obrażą. I po prostu patrzcie to. Po prostu klikacie sobie w jakiegoś coina i on za chwilę spada, nie? Pamiętajcie, że to są mythicale, więc nie możemy u nich zmieniać enchantu i tak dalej. Ale zobaczcie, jak się prezentuje, to po prostu spada w sekundę, no nie? To jest prawdopodobnie ostatni raz na moim koncie, kiedy widzę taki team. No nie wiem, no widzowie, no bardzo szybko się zbiera coiny z takim teamem. Zazdroszczę każdemu, kto oczywiście taki team posiada, taki team ma. Jak widzicie, podczas tego materiału zbiliśmy już tak naprawdę 3000 miliardów z tego chesta, więc naprawdę to leci bardzo, ale to bardzo szybko ten cześcik. Jeszcze pewnie bym zrobił kiedyś speedrun z tamtej skrzynki, bo do tej skrzynki to jeszcze speedrunowania mi troszeczkę, ale to troszeczkę brakuje. Dobra, widzowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. W komentarzu też możecie napisać, co sądzicie o tym update'cie, co o tym update'cie myślicie. Dla mnie jest on fajnym update'em, nie wprowadził on jakoś mega dużo do gry. Po prostu według mnie taki update powinien być co tydzień w grze, żebyśmy mieli co robić w tej gierce, żeby po prostu ta gierka nie upadła. Dobra, bo przedłużam. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu. Siemano!